Rocky, Rocky, ej, przywitaj się. Halo. Przywitaj się. Widzowie rolnikowo.pl cię widzą. Siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek remontowy, budowlany. Będziemy przerabiać tą oto bramę, żeby wyglądała mniej więcej tak. Plan na dzisiaj to po prostu zdjęcie futryny i zrobienie ramki pod drugą po prostu bramę. Oczywiście tutaj będzie jeszcze wycięte pod ten wieniec, co jest dach na nim sparty. Także te dwa pustaki będą wycięte i brama będzie automatycznie praktycznie na takiej samej wysokości, co ta po lewej stronie. Będzie mógł tutaj wjechać ciągnik. No aktualnie nie ma warunków do tego, żeby ciągnik tutaj wjechał chwilowo, no bo tutaj jest buraczanka, tutaj właśnie jest profil 40x40, sianka 3. Z tego będzie wykonana brama. No i na to będzie przykręcona, przynitowana blacha taka na podprzybitkę, nisko falista. No i nie ma co tutaj gadać więcej. Pogoda jaka jest, taka jest. Delikatnie gdzieś tam deszcz ze śniegiem coś tam pruszy. No trzeba się brać za robotę, żeby to jakoś w miarę szybko i sprawnie nam poszło. Zdejmuję drzwi, gdzieś trzeba będzie oprzeć i będę musiał pozbyć się starej futryny. I tutaj jeszcze, o, gdzieś tak jak ten suporek, ten pustak, poszerzymy trochę ten otwór, żeby była większa ta brama. No jeszcze muszę kabel, tutaj prąd idzie, będę musiał go jeszcze podwiesić tam wyżej, żeby mi nie przeszkadzał. Także no cóż, zabieram się za robotę. Nie wiem, czy to... Przewróci mnie. Przewróci, ale ciężkie te drzwi. Świętej pamięci dziadek dobre konstrukcje tworzył. O kurde. No nie spadną. Dobra, będzie trzeba odciąć to chyba tutaj flexem i może jakoś wyjdzie próg zostanie. Tam są chyba jakieś kotwy, z tego co mi się wiadomo, zrobione. No nic, odetniemy na dole. Idziemy dalej kontemplować, jak to robić. No trochę mi się niestety tutaj popsuło tego tynku, ale to naprawimy, bo tutaj były właśnie takie blachy, no i się powyrywało. Jedną część tutaj tej starej futryny wyjąłem i tutaj tak będą poszerzone te drzwi, także teraz zacznę je ciąć. Będzie po prostu szybciej pozbyć się tej futryny i po prostu do góry i rachciach, i to pozbędziemy się ściany i będziemy mogli dalej kontynuować prace związane z nową futryną i jej zakotwieniem. Także nic, nacinam tutaj, żeby po prostu się nie obrypało od razu. Spróbujemy wykuć dziurę. Zobaczymy, jak to będzie szło.
Otwór już powiedzmy jest gotowy, delikatnie jeszcze tam będzie trzeba górę podkuć, zaprawę z tego wieńca i tutaj obciąć ten płaskownik. Muszę teraz trochę gruzu sprzątnąć, no niestety przyczepkę mam zapełnioną rzepą, dopiero to jutro wywiozę, a na razie muszę sprzątnąć to tam dalej na podwórko, żeby mieć tutaj pole do manewru. Będę przymierzał ramki teraz, będzie trzeba ucinać profil i tak to się prezentuje. To trochę było zabawy, ale teraz znacznie jest brama większa. Zobaczymy, jak to wyjdzie pod koniec pracy. No teraz zabieram się za uprzątnięcie tego gruzu tutaj, chociaż żeby można było to jakoś fajnie rozmierzyć. No jeszcze tam będzie trzeba trochę dokuć, także działa. Taka to robota. Burzyć. Zachciało mi się. Bramy, kurde. No wczoraj została mnie już noc, nie nagrywałem, no bo to przy takim świetle to wiadomo, inaczej to wygląda. Już zrobiłem ramkę, powiedzmy w 85%, te boczne profile już są zakotwione kotwami do muru, teraz to niczego to nie ruszy. Teraz jestem na etapie mocowania tej górnej. Wywierciłem dwa otwory na kotwy. Będę musiał jeszcze ustawić to, żeby się wszystko zgadzało, i po prostu tam przy spawarką na rogach też to przyspawam i będziemy mieć już ramkę gotową. Będziemy mogli się zająć spawaniem stelażu pod bramę. No tak to się prezentuje. No, powiedzmy, powinno jakoś to funkcjonować, miejmy nadzieję. Prace idą pełną parą. Udało mi się zrobić już ramę do bramy. Zrobiłem sobie w taki sposób, że dookoła wszystko to pospawałem. Połapałem. Tutaj przyspawałem trochę do tego progu, żeby mi się to wszystko nie rozjeżdżało. I co? I później, no teraz przespawałem dwa zawiasy, ale chyba jeszcze będzie trzeba jeden tutaj po środku gdzieś przymocować. I taki zamysł jest, żeby to wszystko w miarę trzymało się kupy. Tutaj wspałam jeszcze te dwie poprzeczki, które tak jakby będą oddzielać jedno skrzydło od drugiego skrzydła, i wtedy dopiero przetnę bramę na tych profilach górnych i na tych profilach dolnych, nie? Bramka już zespawana, będzie trzeba ją jeszcze zdjąć i pospawać już na gotowo. Tamta druga już pomalowałem
pierwszą warstwą, bo trzeba będzie dwa razy malować, bo ta pierwsza nie pokryje dokładnie. I co, wszystko się otwiera, no tam jeszcze będę musiał po prostu jeszcze odciąć ten kawałek płaskownika tam u góry. Widzimy się już w kolejnym dniu, wtedy tam mi brakło troszeczkę baterii. Dzisiaj już chyba finałowy dzień dokończenia bramy. To ładnie wyschło, teraz można tylko iść po blachę i po prostu nitować ją do skrzydeł tutaj. Także cóż, no trzeba działać. Chciałem to już dzisiaj skończyć. Kupiłem jeszcze zamek, zasuwki też, także będziemy montować. I brama już będzie na dzisiaj prawdopodobnie skończona. Idziemy teraz do magazynu, czyli stodoły. Tutaj mam schowaną blachę. Kura, uciekaj. Tak. To nie, które to były te chyba arkusze. No trochę tej blachy mi zostało. Ale wykorzystałem jeszcze. Weźmiemy sobie na razie jeden ten arkusz. Przymierzymy jak to będzie pasować na drzwiach. Trzeba ucinać trochę. Luksus. Delikatnie tu będzie trzeba uciąć. Ile? Ajajajajaj. Powiedzmy, że to by było tak. Tam można to wysunąć. Równo tu, równo tu. No i będzie trzeba tutaj ciąć, bo taki pasek będzie trzeba odciąć. I tutaj gdzieś troszeczkę. No dobra, powinno się zrobić. Dobra, już dociąłem w miarę. Teraz tylko trzeba ustawić to jakoś, żeby było. Oj, żeby było równo. Żeby było równo, no i co? I nitujemy, nie? Tu jest. Nie wiem jak to zrobić. Tak po prostu będzie. Nie ma innego wyboru. Dobra. Wiertło, piąteczka. Nity, piątki. I wiercimy, czekaj, tu będzie, może tu i na kraju, dobra. Powiedzmy w połowie profila. Najgorzej zacząć, a później to już będzie robota szła. I będzie fajna brama zrobiona. Jeszcze się tutaj jakieś jak założymy na zawiasy, to się dorobi się zasuwki, tam u góry będzie trzeba wywiercić otwór. I co? I może to będzie właśnie garaż przeznaczony na ten
duży ciągnik. Ale kto wie, także może ten MF, może ten MF. Kto teraz, kto doczekał do tego momentu filmiku, pisze w komentarzu, jaki Stachu ma na myśli ciągnik. Mowa oczywiście o Massey Fergusonie. Nie przedłużając, ja tutaj nituję. Widzimy się za chwilę, jak skończę mocować blachę. Oto efekt końcowy, moi drodzy. Także ta-dam, 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 ta-dam. Tak się prezentuje brama. Elegancko według mnie. Wiadomo, że można było zetrzeć kurz troszeczkę z tej blachy, ale będzie deszcz, to spłynie sam. Otworzymy, zameczek zamontowany. Ło. Tutaj oczywiście stopka jest. No jeszcze tutaj będzie no, pianką. I tak ona się prezentuje z tej strony. Tutaj zasuweczka. Cyk. Zrobiłem tutaj takie kółeczko. Przyspawałem do progu. No i się otwiera. Jeszcze zostało mi przymocować tutaj stopkę gdzieś, żeby można było, żeby się nie zamykały drzwi. Miałem jeszcze u góry mocować taką zasuwkę, ale stwierdziłem, że chyba tego nie będę robił, bo dość mocno się trzyma na tej zasuwce jednej. O, mało co w ogóle drży. Jeszcze jedno, co można zrobić, to do tego zamka tutaj, jak się zamyka, to tutaj można jeszcze kawałek blaszki wziąć do spawać, z tego względu, że zamek ma delikatny luz, no i pod wpływem wiatru będą drżały i będzie odgłos po prostu blacha. Tak to jak dociśnie, to już nie powinno drżeć. A więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał z takich prac. Trochę to trwało, bo prawie 4 dni, 4 albo 5 dni. No ale to tak jak jest, tak to jest, jak się robi po godzinach. I co? MF wiedzie, ale jaki? A to już napiszcie w komentarzach. Także dzięki za uwagę. Zostawcie komentarz, kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!